Jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Z nazwy wynika, że ci ludzie, którzy tworzą ten Kościół, są ludźmi oczekującymi. Na co możemy oczekiwać? Co jest przed nami? Jakie wielkie wydarzenie, które jak gdyby jednoczy nas wszystkich? A mianowicie jest to przyjście Jezusa Chrystusa. Druga część tej nazwy to adwentyści dnia siódmego. Co to znaczy? Że ten lud, ten Kościół ma jako swoje święto, dzień święty, sobotę. Zagadnienie soboty, zagadnienie przyjścia Chrystusa to podstawowe tematy naszego Kościoła. Tematy, które nie tracą aktualności. Natomiast to, co zauważyłem, mogą one czasem zostać przesłonięte przez inne zagadnienia, które są bardziej współczesne, które są bardziej pociągające. Przyjście Jezusa Chrystusa. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź królestwo Twoje. Od młodości jesteśmy przygotowani do tego, że coś niezwykłego ma nastąpić w przyszłości. Jeżeli spodziewamy się przyjścia jakiegoś niezwykłego gościa, to już długo przed jego przyjściem robimy przygotowania. Przygotowujemy się do tego, ażeby godnie go przyjąć, godnie go powitać. To samo w życiu duchowym, w życiu kościelnym. Jeżeli czekamy na jakieś wydarzenie duchowe, również czynimy duchowe przygotowania. Adwentyści są społecznością ludzi oczekujących. Wierzący wszystkich czasów też byli adwentystami, oczekując spełnienia obietnicy Chrystusa, mówiącej o Jego powtórnym przyjściu. Mało tego, spodziewali się, że to wydarzenie będzie mieć miejsce za ich życia. O czym można się przekonać, rozmawiając ze starymi adwentystami? Wielokrotnie słyszałem od ludzi starszych adwentystów, i to jeszcze sprzed kilku laty, że są przekonani o tym, że za ich życia jeszcze Jezus Chrystus przyjdzie. No tak się składa, że akurat ten czas, to wydarzenie jakoś tak przed nami ucieka. Przed nami oddala się. W podobny sposób rozumowali wierzący w zborze w Tesalonikach. Kiedy to apostoł Paweł, pisząc list do tego zboru, powiedział w ten sposób: nie, przyjście Chrystusa jeszcze nie nastąpi, zanim nie będzie miało miejsce wiele znaczących wydarzeń. Tam w tym zborze jeszcze byli tacy, którzy rozumowali w ten sposób, że jeżeli to wszystko ma ulec zagładzie, to jakiekolwiek działania człowieka są zbyteczne, no bo w jakim celu? Praca też nie jest potrzebna, no bo wystarczy tylko tyle, żeby mieć co jeść i w zasadzie na tym koniec. Tam akurat apostoł Paweł używa takiego dość jasnego stwierdzenia. Jeżeli ktoś nie pracuje, to niechże tak nie je. No i tym samym tutaj jasno powiedział, że nie na tym polega
oczekiwanie, że się tylko czeka i nic w tym czasie nie robi, ale to oczekiwanie ma być wypełnione jakąś działalnością. Nowy i Stary Testament wielokrotnie mówią o przyjściu Chrystusa, ponad 200 razy. Niektóre z nich, z tych tekstów, to na przykład drugi list Piotra, trzeci rozdział, że skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakiż wy macie być w świętych waszych obcowaniach. Rozdział 24 Ewangelii według świętego Mateusza jest takim rysem historycznym na przyszłość, mówiący o wydarzeniach, które będą towarzyszyć, będą poprzedzać jego przyjście. To samo powtórzone jest w rozdziale 13 Ewangelii według świętego Marka. Jezus Chrystus mówił o wydarzeniach, które miały poprzedzać, które mają poprzedzać jego przyjście. Tak jak wspomniałem, rozdział 13 Marka jest jednym wielkim wykładem tego, co się ma dziać przed przyjściem Chrystusa. Podobnie 24 rozdział mówi to samo. Co w tym wykładzie, co w tym rozdziale jest ważne? Ważne jest to, że wydarzenie nastąpi. Natomiast niepowiedziane jest, kiedy to wszystko będzie się działo. W rozdziale 13 Ewangelii według Marka, rozdział 32, jest powiedziane, że a o dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec. Dlaczego Jezus Chrystus nie objawił czasu swojego przyjścia? W Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, 7 wiersz, gdy uczniowie pytali, czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraela, Jezus odpowiedział, nie wasza to rzecz posiadać wiedzę, którą Bóg zachował dla siebie. Bóg uznał, że podawanie jakichkolwiek terminów, dat nie ma sensu, nie byłoby to dobre dla duchowości tego ludu. Oczekiwanie ma sens, jeżeli w przybliżeniu zna się termin wydarzenia, na które się czeka. Znamy w historii naszego Kościoła wydarzenie zwane Wielkim Rozczarowaniem. A mówi o tym książka Wielki Bój, inne książki także. Grupa wierzących miała głębokie przekonanie, że w roku 1844 przyjdzie Jezus Chrystus. Po tym wydarzeniu, gdy Jezus Chrystus nie przyszedł, część tych ludzi doszła do wniosku, że zanim nastąpi przyjście Chrystusa, musi się jeszcze wydarzyć wiele rzeczy. I od tego momentu ten religijny kierunek wywodzący się z ruchu bilerystów przyjął nazwę Adwentyści Dnia Siódmego. To było wszystko w roku 1860. W nazwie tego kościoła były dwie najważniejsze informacje. Pierwsza, że jego członkowie oczekują przyjścia Chrystusa, a druga to, że święcą sobotę. Co jest ciekawe w tym wydarzeniu, w obrazowaniu, ilustracjach przyjścia Chrystusa? Jeżeli przeglądacie stare nasze publikacje albo przezrocza, które były bardzo często używane do odczytów, przyjście Chrystusa jest przedstawiane jako wydarzenie dziejące się na niebie, gdzie w gronie wielu aniołów przychodzi Chrystus jako król, w jednej ręce sierp, tak jak mówi objawienie.
Natomiast jest rzeczą ciekawą i wartą zauważenia, że ludzie dzisiejsi jakoś inaczej postrzegają świat. Są świadomi tego, że łączność z drugim człowiekiem można nawiązać za pomocą komórki, nie wychodząc z domu, i ta łączność jest bezpośrednia od razu w każdej chwili. Jeżeli człowiek chce się przenieść z jednego miejsca na drugi, to wsiada w samochód i za kilka minut jest tam, gdzie sobie życzy. Albo jeżeli na drugi kontynent, to do samolotu i za 2 godziny tam jest. Jeżeli człowiek wybiera się poza Ziemię, no to wybiera się na miejsce, gdzie startują rakiety. No i podróż rozpoczyna się od tego, że rakieta, olbrzymi, powiedzmy, ruchomy przedmiot, startuje, ciągnąc za sobą olbrzymią smugę płomieni, i po kilku dniach człowiek znajduje się tam, gdzie chce, powiedzmy, na Księżyc. No i powraca tą samą drogą. I teraz ten człowiek, który spotyka się z ideą przyjścia Chrystusa, jak ma sobie wyobrazić, jak to nastąpi? Biblia nie mówi o jakichś wielkich machinach, za pomocą których to nastąpi. Mówi tylko, że Jezus Chrystus przyjdzie. Poza tym człowiek dzisiejszy, który nie może się obyć bez komórek, komputerów, skanerów, kserografów, tych wszystkich sprzętów, jakoś inaczej myśli niż myśli, które rodziły się w umysłach apostołów. I teraz ten obraz, o którym mówiłem wcześniej, jakoś tak nie pasuje do sposobu myślenia dzisiejszego człowieka. I stąd na pewno zauważyliście, że w naszych publikacjach nie ma już takich właśnie obrazów. Może pojawiają się, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Ta technizacja życia powoduje, że to zagadnienie jakoś tak u nas spychane jest na dalszy plan. Albo też oddalamy go w przyszłość bliżej nieokreśloną. A w to miejsce no, pojawiają się inne tematy, które mają taką, powiedzmy, wyższość nad tym tematem, że są aktualne, że są ciekawe. No i wtedy mówi się o roli zdrowia, o właściwym odżywianiu się, o zagrożeniach, jakie niesie dzisiejszy świat, o terroryzmie, o braku zainteresowania współczesnego człowieka zagadnieniami religijnymi. I to wszystko powoduje, że akurat takie realne przyjście Chrystusa no, przestaje być w naszych umysłach zjawiskiem realnym. W Biblii nie ma terminu przyjścia Chrystusa, natomiast są wydarzenia, które mówią nam o tym, że przyjście to jest coraz bliższe. Ale także i to postrzeganie świata również jakoś tak jest troszkę inne i na przestrzeni wielu lat uległo zmianie. Pamiętam naszych współbraci zajmujących się badaniem Pisma Świętego, porównywaniem tekstów z rzeczywistością, która go otacza, którzy to z gazet wycinali informacje o tym, że no, tam gdzieś w Ameryce wykoleił się pociąg. Na skutek tej katastrofy zginęło
tyle i tyle osób. Gdzieś tam w południowej Afryce no, był wielki huragan. To też spowodowało jakieś wielkie wydarzenia. Jakoś bardziej interesowaliśmy się tym, co dzieje się i występowanie tych wydarzeń, takich właśnie niezwykłych rzeczy, interpretowaliśmy jako realizację znaków czasu, wydarzeń, które mówią o przyjściu Chrystusa. I te właśnie wydarzenia nazywaliśmy znakami czasu. Nie bez przyczyny nasz światowy organ prasowy nosi właśnie taki tytuł, Znaki Czasu. To na pewno ten tytuł celowo został wprowadzany. Nasz język adwentowy zawiera w sobie wiele takich sformułowań, które dla nas, adwentystów, są zupełnie jasne. Natomiast dla człowieka z zewnątrz stanowi taką dość niezwykłą zagadkę. Tym bardziej, że te właśnie słowa, o których wspomnę, trudno by szukać w słownikach języka polskiego. A mam na myśli na przykład takie określenie wielki bój. No, praca ewangelizacyjna, szkoła sobotnia, lekcja biblijna, czas końca, poznanie prawdy. Na pewno rozumiemy te słowa, natomiast dla człowieka, który nie jest wtajemniczony w to zagadnienie, no to są słowa, które nic nie mówią. Ale my bardzo często posługujemy się takim językiem, z tym, że teraz coraz mniej. Już coraz mniej jest określeń dotyczących szkoły sobotniej, bo już nie ma sprawozdania, nie ma lekcji udzielonych, nie ma pomocy udzielonych, czytających pobudkę. Tego nikt nie czyta, tego nikt nie pyta. To już stanowi relikt przeszłości. Czy to dobrze, czy to źle? Nie odpowiem na to pytanie. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, że czasem nasza liturgia nabożeństwa, nasza liturgia duchowości, tak bym nazwał, polega na tym, że coraz więcej eliminujemy z tego poszczególnych punktów. No, czy to źle, czy to dobrze, nie wiem, ale nie prowadzi to nigdy do niczego dobrego. Kilka lat temu trwała taka dyskusja na temat końca świata. Bo tam kalendarz Azteków akurat kończył się na 2012. No i co potem? No, będzie coś się będzie dziać. Świadkowie, bo jest taka społeczność religijna, wielokrotnie już zapowiadał, że przyjście Chrystusa ma być w roku 1914. No, nie spełniło się. No, to będzie w następnym. To jeszcze później. W każdym razie nie przywiązujemy specjalnej wagi do tego rodzaju stwierdzeń, ponieważ jesteśmy świadomi tego, że o tym, kiedy to nastąpi, wie tylko Jezus Chrystus. I wszelkie jakiekolwiek daty, które byśmy mieli podawać, no mijają się z celem. Takim podręcznikiem w sprawach przyszłości była dla wielu naszych członków w latach przedwojennych książka o zapomnianym już tytule Nasz czas i przeznaczenie tego świata. Nie wiem, czy widzieliście chociaż tą książkę. Jest to ciekawa książka, ale ona na podstawie
ksiąg Daniela i księgi Objawienia, opowiada, mówi o czasie końca, mówi o wydarzeniach, które będą towarzyszyć temu wielkiemu wydarzeniu. Ta książka powstała przeszło 100 lat, ale jej język jest bardzo uniwersalny i warto do niej zaglądnąć. O przyjściu Chrystusa mówi Biblia. Stąd czerpiemy wiedzę o tym wydarzeniu i na to wydarzenie się przygotowujemy. Natomiast o przyjściu Chrystusa mówią także nasze pieśni. A w śpiewniku mamy tych pieśni bardzo dużo. I można tu przytoczyć niektóre z nich. Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Pan. Na pewno znamy tą pieśń. Żywota Książę tuż u drzwi. Nieznany jest dzień. Trąbcie wokoło. Znaki prorocze ostrzegły ten świat. Być może nad ranem. Wkrótce nasz Pan przyjdzie z góry. Jak wspaniały dzień to będzie. Pan przyjdzie wnet. Pan przychodzi. Pełen szczęścia dzień to będzie. Czeka nas wiecznej radości kraj. Już nadchodzi ten dzień. To są pieśni, które są w naszym śpiewniku. Ciekawą rzeczą jest, że my posługujemy się w naszych śpiewnikach pieśniami, które niekoniecznie napisali członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Posługujemy się pieśniami, które powstały w kościele metodystycznym, baptystycznym. Są to pieśni, które tam funkcjonują. Ba, nawet zdarza się, że w naszym filmiku są pieśni pochodzenia katolickiego. No na przykład... proszę, pod Twą obronę, tak, tak. Boże, coś Polskę. Melodia, ale pieśń Pójdź do Jezusa. Znamy ją dobrze. To jest pieśń, która funkcjonuje w Kościele katolickim. Sam nawet słyszałem, jak jest śpiewana. Natomiast są także pieśni, które rzeczywiście stworzyli nasi bracia. Na pewno znacie autorów. Znacie autorów. Nie jest ich wiele, ale są. Natomiast chciałbym tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Pieśni, które funkcjonują w naszym kościele, jak wspomniałem, pochodzą właśnie z tamtych źródeł. Żeby stworzyć pieśń, to potrzeba człowieka uzdolnionego. Musi to być człowiek o pewnej wrażliwości, umiejący przekazać piękno, no poeta, muzyk. Żeby to wszystko stworzyć, to nie jest taką łatwą rzeczą. W związku z czym bardzo często dzieje się w ten sposób, że do melodii, która gdzieś już funkcjonuje, dorabiane są inne słowa niż pierwotnie w tej pieśni były. I takich zapożyczeń jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Ale dlaczego ja mówię akurat o pieśniach? Mówię o pieśniach w ten sposób, dlatego, że słowa pieśni mówiącej o przyjściu Chrystusa na pewno stworzyli ludzie, którzy czekają na to przyjście. I jest to ich wewnętrzny głos, który nakazuje im no, takie prowadzić życie. Pieśni są
wyrażeniem pewności oraz tęsknotą za tym wydarzeniem, którego oczekiwali wierzący wszystkich czasów. Najbardziej znamiennym rozdziałem Biblii, który mówi na ten temat, jest 24 rozdział Ewangelii według Mateusza, gdzie Jezus, mówiąc do uczniów, przedstawia historię świata, przeplatając opisy przyszłego zburzenia Jerozolimy opisami wydarzeń, jakie poprzedzają jego przyjście. Ale w oczekiwaniu na koniec świata nie jesteśmy osamotnieni, ponieważ obecnie bardzo popularne staje się mniemanie, że koniec świata nastąpi. Nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo dużo pojawia się fantastycznych czy mniej fantastycznych publikacji, filmów mówiących o końcu świata. W roku 2012 ten temat był bardzo, bardzo eksploatowany, bardzo modny, ponieważ tam coś się działo w jednym miejscu na świecie, w innym. To wszystko łącząc stwarzało właśnie taką psychozę. Ale co niezwykłego się dzieje? Ziemia, nasza Ziemia, na której żyjemy, znajduje się w kosmosie, w pustej przestrzeni. Natomiast nie jest ona bezpieczna, jeżeli chodzi o zagrożenie zderzeniem z jakąś asteroidą. Powstają gałęzie nauki, które mówią o tym, jakie zagrożenie może grozić Ziemi. A sama Ziemia również ulega pewnym przemianom. Na pewno słyszeliście o plamach na Słońcu. No więc to są takie nie wydarzenia, ale coś się tam dzieje, że Słońce co jakiś czas emituje w stronę Ziemi albo też we wszystkich kierunkach więcej energii. Tak się dzieje, że ten wiatr dociera do Ziemi. I gdyby ktoś, kto konstruował Ziemię, nie pomyślał o tym, jak zabezpieczyć Ziemię przed wiatrem słonecznym, ten ktoś uczynił wszystko, ażeby ten wiatr Ziemi nie szkodził. No i powstała taka zapora, która zabezpiecza życie ludzkie na Ziemi przed tymi promieniowaniami. Jest nim akurat magnetyzm ziemski, który powoduje, że cząstki szkodliwe dla życia zostają jak gdyby odsunięte od Ziemi i skierowane na bieguny. Takim dowodem tego i zjawiskiem, które to potwierdza, są zorze polarne, które stanowią bardzo ciekawe zjawisko. No ale gdyby cząstki te pochodzące ze Słońca trafiały na Ziemię, no to zabiłyby życie na tej planecie. Tu jednak coś się robi w tym kierunku, ażeby to nie nastąpiło. Te plamy na Słońcu, o których tutaj wspomniałem, pojawiają się w cyklu 11 lat. I może być w ten sposób, że kolejna taka faza, gdzie to promieniowanie w większym stopniu skierowane jest na Ziemię, no może dokonać pewne zmiany na Ziemi. Już nie mówię o tym, że
to promieniowanie zakłóca łączność, komunikację, satelity przestają działać, energetyka na Ziemi może zostać uszkodzona. To są takie no, realne zagrożenia, o których się mówi, chociaż nie zwraca się to specjalnie na to uwagę. Natomiast osoby, które albo też instytucje wysyłające i obsługujące łączność satelitarną, tam stykają się z tym problemem po prostu na co dzień. A mało tego, mówiąc o tym, uczeni zauważyli, że ten magnetyzm ziemski ulega zmianie. Przesuwa się. Bieguny ulegają przesunięciu. Wierzymy w to, że koniec świata nie nastąpi tak z jakiegoś takiego powodu, że coś się tam stanie, Ziemia zacznie się kręcić w drugą stronę, albo woda odklei się od Ziemi i poleci gdzieś w kosmos. Nie, czegoś takiego nie będzie. Natomiast mogą następować pewne zmiany w otoczeniu Ziemi, co może być odczuwane także przez człowieka. Tutaj bardzo aktualnym jest tekst z drugiego listu Piotra, 3 rozdział, 3 wiersz. Gdzie Piotr, który widział nasz czas wizji proroczy, mówi w ten sposób, że w czasach ostatecznych przyjdą naśmiewcy z drwinami, mówiąc, gdzie jest obiecane jego przyjście? Bo tak jak było za czasów naszych ojców, tak wszystko niezmiennie trwa od początku stworzenia. No i tu jest cała prawda, że ten świat nie jest czasem taki trwały, jakby można było sądzić. Że tak jak było dawniej, to tak będzie dalej i nic się nie zmieni. Nie, są rzeczy, które się dokonują i czasem normalny człowiek tego nie dostrzega, ale nie ma nic trwałego, nie ma nic trwałego na Ziemi. Da się zauważyć pewną powtarzalność zdarzeń, mianowicie przez słowa proroków starotestamentowych przepowiedziane jest przyjście Chrystusa na naszą Ziemię. I można przytoczyć słowa proroka Izajasza, rozdział 7, 14 wiersz. Dlatego Pan da wam znak. Oto Panna pocznie, porodzi syna i nazwiesz go imieniem Emanuel. To jest pierwsze jego przyjście. My natomiast oczekujemy na drugie przyjście. Patriarcha Jakub przeżył czas trwogi przed spotkaniem z Ezawem. Przed nami też czas trwogi. Przed wyjściem z Egiptu Bóg dotknął Egipcjan plagami. Było ich 10. Przed przyjściem Chrystusa też będą plagi, będzie ich 7. Możemy je wymienić. Wrzody na ludziach, woda mórz zamieniona w krew, woda rzek zamieniona w krew, aktywność słońca, zaćmienie stolicy bestii, wyschnięcie rzeki Eufrat, głos tronu Bożego stało się. I tutaj chciałem zwrócić na jedną z tych plag. Mianowicie słońce, które prażyło 7-krotnie bardziej. Tak jest napisane. Natomiast zupełnie realne może się stać to, że rzeczywiście słońce będzie grzać ludzi bardziej niż to jest obecne. Bóg może użyć tej plagi i to jest rzeczywiście możliwe. Już nie mówiąc o tym wrzodzie, który jest jedną z tych plag, którą ludzkość boryka się jako z chorobą.
Na temat przyjścia Chrystusa w kręgach ludzi wierzących, ludzi zwanych chrześcijanami, są pewne przekonania, jak przyjście Chrystusa może nastąpić. My akurat wierzymy, że będzie to literalne przyjście na naszą ziemię. Niektórzy uważają, że akurat będzie to jakieś niezwykłe pochwycenie. Dla innych śmierć jest takim już zakończeniem życia, po którym jest tylko przyjście Chrystusa. My natomiast jesteśmy przekonani o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie w sposób widoczny. Widoczny dla wszystkich i z konkretnym zamiarem swojego przyjścia. Będzie to wydarzenie wszechczasów, w którym uczestniczyć będą wszyscy obywatele Ziemi. No i może dla ludzi żyjących jeszcze w średniowieczu można powiedzieć, jakby to mogło być, przecież jeżeli coś dzieje się na półkuli północnej, to nie widzą tego obywatele żyjący po drugiej stronie albo na antypodach. No, dzisiaj to akurat jest możliwe. Za pomocą takich środków jak telewizja, świat dowiaduje się i wszyscy żyjący na świecie w jednej chwili o wydarzeniach, które dzieją się. Przesył informacji jest tak szybki, że byłoby to troszkę niezrozumiałe dla ludzi żyjących w średniowieczu, gdzie szybkość biegu informacji równała się szybkości biegu konia. Dzisiaj dzieje się to zupełnie inaczej. Dzieje się to o wiele szybciej. Od razu dowiadujemy się o wszystkim. Mało tego, że słyszymy, że coś się stało, to i możemy równocześnie widzieć to, co się dzieje. To, co się dzieje po drugiej stronie kuli ziemskiej, na antypodach. Takim przykładem na przykład była katastrofa Challengera w programie Apollo 13, kiedy to chyba cały świat oglądał zmagania kosmonautów, którzy daleko, daleko od Ziemi próbowali powrócić statkiem kosmicznym po awarii, która nastąpiła w drodze na Księżyc. Na jakiej podstawie sądzimy, że przyjście Chrystusa jest realne i ono nastąpi? Oczywiście na podstawie tekstów biblijnych, a jest ich wiele. Są to słowa, jedne z nich to są to słowa aniołów, którzy przemawiali do zebranych na górze, gdzie Jezus Chrystus odszedł, mówiąc w ten sposób: ten Jezus, który od was został zabrany, tak przyjdzie, jak go widzieliście. W objawieniu 1:7 oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. Rozdział 24 to rozdział, który cały mówi o wydarzeniach i przyjściu Chrystusa. Mateusz 25, 1 Tesaloniczan 4:16, z mocą, chwałą wielką stąpi z nieba. No i 2 Piotra 3:10. Niebiosa ustąpią jak księgi zwinione, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją. No a w jakim celu Jezus Chrystus przyjdzie? Aby zabrać swoich wiernych do nieba, to jest Jan 14:1-3. Zebrać żniwo ziemi, wzbudzić umarłych sprawiedliwych do życia, ukarać bezbożnych, oddać każdemu według jego uczynków, zniweczyć dzieła szatańskie, stworzyć
nową ziemię i nowe niebo. Jeżeli spodziewamy się jakiegoś zacnego gościa, robimy wszystko, ażeby go godnie przywitać, godnie go przyjąć. Tu można powiedzieć, że dzieci już we wrześniu marzą o wakacjach. Gdy chodzą do szkoły, to liczą, ile jeszcze dni zostały do czerwca. Żołnierz w wojsku liczy dni. Jest taki przedmiot, z którym się wtedy nie rozstaje, to jest metr. I po każdym dniu odrywa jeden centymetr, zbliżając się do końca swojej służby. Rolnik czeka na plon. Gdy zdaje się egzamin, to po tym egzaminie człowiek czeka na wynik. No, czasem to jest denerwujące. Powiedziałem w ten sposób, że jeżeli czekamy, musimy mieć jakieś znaki, które nas informują o tym, że jesteśmy w dobrym okresie tego oczekiwania. I jako ludzie wierzący, adwentyści, mamy takie znaki. W 1755 było wielkie trzęsienie ziemi w Lizbonie. To był jeden ze znaków. W roku 1780, 19 maja, był ciemny dzień. A spadanie gwiazd było w 1833 roku. To były wydarzenia, które wspomniane są w rozdziale 24 Mateusza i 13 Marka. Po tych wydarzeniach nastąpi przyjście Chrystusa. Są to takie znaki drogowe, znaki czasu, które utwierdzają nas o tym, że idziemy w dobrą stronę. Natomiast cel, do którego zdążamy, jest coraz bliżej. Dałby Bóg, ażeby idąc w tym kierunku, abyśmy mogli dojść do tego celu, ażeby nie było wydarzenie to dla nas zaskoczeniem, albo też wydarzeniem, które nie chcielibyśmy, żeby nastąpiło, tak jak jakiś wyrok sądowy. Żeby Bóg zastał nas oczekujących i abyśmy wszyscy Go mogli godnie powitać. To jest moim życzeniem. Amen.